Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym, zasypiakowym, modlitewnym. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze sobie powtórzyli to, co zrobiliśmy tydzień temu. Może tak jak pamiętacie, tydzień temu modliliśmy się litanią do imienia Pana Jezusa. To jest rzadko odmawiana litania. Zobacz, litanie do serca Pana Jezusa, oczywiście często w czerwcu odmawiamy, litanie do Matki Bożej, wiadomo. Litanie do imienia Pana Jezusa jakoś rzadko. Ja ją często zadaję jako pokutę na różnych spowiedziach, żeby ludzie przyglądali się też imieniu Pana Jezusa. Więc koniec zróbmy tak dzisiaj. Rachunek sumienia najpierw będzie, jak zawsze, a potem się pomodlimy właśnie tą litanią Jezusową do Jego, do jego imienia. Kani, jeżeli chodzi o rachunek sumienia, to chciałbym, żebyście następujące pytanie sobie dzisiaj zadali. Pan Jezus nas uczył, że mamy Go rozpoznawać w różnych potrzebujących. Pamiętacie, jak jest ten opis sądu ostatecznego w tej przypowieści o owcach i o kozłach nierozdzielanych, i tam pytają go, kiedy to Panie Jezu ci tam nie usłużyliśmy, i tak dalej. No to On wymienia: chorych, spragnionych, głodnych, nagich, w więzieniu, i tak dalej. Mówi: To wszystko, czego nie zrobiliście tym najmniejszym, to mnieście nie zrobili. Wszystko, co im zrobiliście, to mnie zrobiliście. Kani pomyślcie, czy w tym tygodniu gdzieś jakaś potrzeba nie stanęła przed wami, czyli jakiś człowiek w potrzebie, czyli de facto Jezus w potrzebie, a wyście to zignorowali, wyście to jego imię w tym człowieku, no jakby nie uczcili, nie docenili, nie pokochali, nie okazali dostatecznej miłości. Weźcie sobie przejrzyjcie ostatni tydzień, ostatnie parę dni i pomyślcie, czy gdzieś żeście przypadkiem nie pominęli w drugim człowieku pana Jezusa. Panie Jezu, bardzo Cię przepraszamy za naszą małą miłość, która nie dostrzega Cię w naszych braciach, w naszych siostrach, która Cię nie dostrzega w potrzebujących. Jezu, otwórz nasze oczy, otwórz nasze serca, daj nam Twoją wrażliwość, daj nam Twojego ducha świętego, który będzie nas pobudzał Twoją, Twoją wrażliwością, żebyśmy dostrzegali Ciebie w każdym człowieku. Jezu, niech tak się stanie. Amen. A teraz, kochani, pomódmy się tą litanią do imienia Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu, Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. I teraz, kochani, po każdym wezwaniu powtarzajcie właśnie zmiłuj się nad nami. Jezus Synu Boga Żywego, Jezu odblasku Ojca, Jezu Jasności Światła Wiecznego, Jezu Królu Chwały, Jezu Słońce Sprawiedliwości, Jezu Synu Maryi Panny, Jezu najmilszy, Jezu przedziwny. Jezu Boże mocny, Jezu Ojcze na wieki, Jezu wielkiej rady zwiastunie, Jezu najmożniejszy, Jezu najcierpliwszy, Jezu najposłuszniejszy, Jezu Cichej i pokornego serca, Jezu miłośniku czystości. Jezu miłujący nas, Jezu Boże pokoju, Jezu dawco życia, Jezu cnót przykładzie, Jezu pragnący dusz naszych, Jezu Boże nasz, Jezu ucieczko nasza, Jezu Ojcze ubogich, Jezu Skarbie Wiernych. Jezu Dobry Pasterzu. Jezu Światłości Prawdziwa. Jezu Mądrości Przedwieczna. Jezu Dobroci Nieskończone. Jezu Drogo i Życie Nasze. Jezu Wesele Aniołów. Jezu Królu Patriarchów, Jezu Mistrzu Apostołów, Jezu Nauczycielu Ewangelistów, Jezu Męstwo Męczenników, Jezu Światłości Wyznawców, Jezu Czystości Dziewic, Jezu korono wszystkich świętych. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. Teraz kochani będziemy powtarzać wybaw nas, Jezu: od zła wszelkiego, od grzechu każdego, od gniewu twego, od sideł szatańskich, od ducha nieczystości, od śmierci wiecznej. Od zaniedbań natchnień Twoich, przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, przez narodzenie Twoje, przez dziecięctwo Twoje, przez najświętsze życie Twoje, przez trudy Twoje, przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, przez krzyż i opuszczenie Twoje, przez omdlenie Twoje, przez śmierć i pogrzeb Twój, przez zmartwychwstanie Twoje, przez w niebo wstąpienie Twoje, przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, przez radości Twoje, przez chwałę Twoją. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone, Daj nam prosimy uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Twojej opieki tym, których utwierdzasz w Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. No to skoro jesteśmy pomodleni, to zapraszam Wasze czoła do błogosławieństwa. Proszę mi je dać i proszę przyjąć błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie, kochani, dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie dobra, piękna noc i do zobaczenia jak najszybciej, czyli pewnie jutro rano, we wstawakach, potem wieczorem w zasypiakach. Kochani, dobrej nocy, z łogiem, do usłyszenia. Papa. Pa.